No, witam, to wszystkich serdecznie i zapraszam Was do nowej informacji na moim kanale. I tak, aktualnie w tej chwili jest 9:40, więc mamy 20 minut w ogóle na pewnych tematach sobie po umówienie i w krótkim czasie, tak naprawdę chwilę po tym, no, będzie pierwsza oferta. No, na rykoszecie już jest się pojawiać tam o 9:10 24 stycznia, czy raczej dzisiaj, o 9:10, no, weszła nowa propozycja, jaki czołg będzie, i to jest właśnie T-22 Medium. Radziecki czołg MED 10 poziomu. No i w sumie nachylonek palska tam 100 mm 80-80, choć przedkaluba nie jest takie w sumie wow. No ale tutaj jest tak, przydatne realizowanie taktyki odwrócone drapania w boku, ten egzotyczny czołg po raz pierwszy był dostępny w 2015. Jak od tego czasu to no było go zdobyć, to jeszcze raz macie szansę dodać go do swojej kolekcji. No to, czy to ten to jest czołg egzotyczny? To jest, nie wiem, no, jak mówimy egzotyczne, to ja bardziej myślałem, że to są bardziej Chiny, Japonia, albo te jakieś, nie wiem, coś w tym sort tak narodowości w ogóle, już jak mówię o tej egzotycznej, ale no, każdy ma swoją mapę, widzi mi się. No i co mamy tutaj niżej, to nic nie ma. Tutaj jakichś większych szczegółów nie ma, co tutaj do tego. A do mnie to, co tutaj się pojawiło. Tutaj nic ciekawego, myślę, to jest to samo, ale nie. To w sumie to tylko to, że po prostu powiedzieli, że pierwszy dzień jest 22 medium, a raz cofniemy se. A tutaj jest przewidywany. No i tutaj jest o drugiej opublikowany. I tutaj będzie tak. WG informuje od niego na serwerze U, że będzie ich 15 tysięcy sztuk, ale nie znamy ceny wywoławczej. I tutaj zgodnie z filmikiem coś, ten pierwsza wada jest w ogóle te 20 minut za kredyty. Tylko pytanie, za ile za te kredyty będzie, bo no nie wiem, no i koszyk w sumie mimo wszystko ma więcej informacji niż Domino. Ja nie wiem w sumie do czego tutaj to zmierza, ale no zawsze to trochę takie, że tutaj tam niecałe 21, tutaj zrzucili sobie filmik, wiadomość, że na Dominie, że ma być akcja, a tutaj zrzucili dzisiaj totalnie tam prawie że o północy jakiś gościu czy tam facioch rzucił filmik i informację, że dzisiaj będzie 15 tysięcy sztuk tego czołgu. No, po czym też stwierdzi, że ten czołg będzie za kredyty. Pamiętaj, ostatnim razem, jak pamiętam, była aukcja chyba w niego, to ludzie po 100 tysięcy kredytów wydawali, żeby go zdobyć. Zakładają, że już ludzie tak za bardzo nie mają chęci na niego chrapki, tylko po prostu do tego, że jest dychą. Więc jeżeli będzie cena wywoławcza tam, nie wiem, 30 milionów, 20, to chyba tylko tyle będzie w ogóle wydał, mniej więcej, bo ja nie widzę tego sensu, bo tego czołgu wydawać tam, ewentualnie może jeżeli ktoś chce tam 40, 50 milionów, ale na pełni wydam na ten czołg 100 banieng, bo nie, po pierwsze, to no byłoby tak szybko zorganizować tych kredytów. Mamy na razie tam 80 parę milionów.
No, a poza tym też nie sądzę, żeby ten czołg jakiś tam był dużo lepszy, o który ja posiadam w garażu gdzieś więcej siódemki. No, ale jakbym miał mówić takie ale, to fajnie było taką małą odmianką, żeby dać na przykład 120 bez zakredyty na aukcji. No bo te obligacje, te 15 tysięcy obligacji to jest takie okej. Fajny, ale jak było takim wielkim zaskoczeniem, że czołg to jest zawsze dostępny, nagle potem dostajemy, możemy opcją za kredyty. I sobie tam, nie, tam 20, moja 40 milowym chętnie skusił się na 40, nawet 50 nawet milowym chętnie zalicytował na niego. Z wyniku tego, bo problem jest taki, że waluta obligacji nie jest ściśle tak jakoś tam z określeniem obligacji ta walutą, na jak to przekłada się nam za kredyty albo za złoto. Bo na przykład, no wiemy, że na przykład, że jak wymieniamy złoto na kredyty, to wiemy jaka to jest waluta. Jedna sztuka złota to 400 kredytów. No a złoto się dostaje za kupna, zakupienie parę sztuk złota, bądź ewentualnie tam z tych paczek od ilości tam lat, które jest prowadzone, to się zostaje więcej i jest bardziej opłacalne. I tam też ewentualnie możesz sobie za darmo też dostać parę tam groszy tam za gry wojenne, bądź turnieje. No i tu w sumie idziemy sobie w ogóle na WOTA. I co, 12 minut w ogóle do startu. No to tak, w porównaniu sobie dodamy sobie tego obiekcika. Jakże zacnego naszego obiekta. Dodamy sobie tak, braterstwo, naprawka, tam taki w sumie najprostsza rzecz w sumie, nic więcej nie będę dawał. Zakładając, że cenę ziemia podobną co 907, to robimy tak, wentylacja, dosyłacz i stabilizator. Stabilizacja zawsze nie zawadzi w medach. Wow, tutaj naprawdę nieźle tutaj poszło z tymi perkami tutaj. Jeszcze tutaj, no, intuicja, ale depresja, to gładka, tam to, zbrojni, snajper, kontrowantaran. To się tak tutaj się pododaje. Jeszcze się tutaj ulepszę polowe, zakładam, że mamy maksa, to punkt wytrzymałości. I o ile? 40 hapsa? Rozrzut tam. Okej, to bo mnie to rozrzut podczas uszkodzenia działami to bardzo interesuje. Tutaj to też fajna opcja. Maskowania do szybkiej naprawy zawieszenia. Dojazdy też w ogóle i naprawy. Ile ma czasu kupienia? 1,9. Dodaję to i to ostatni zasięg widzenia procesów protodziału. No to bierzemy to. Nawet co mi jest fajna cysterna tam ma. Ten czołg. Tutaj dodajemy sobie.
I to jest tak, jeżeli potem sobie dodamy na przykład to moją 97 takiej konfiguracji, jaką mam. No i zobaczymy sobie, bo tam te działa są różne i tutaj szybciej ładuje ta moja 97. Ale pamiętam, że ona jest na przykład w tych modułek, a nie na podstawowej jak tamty czołg. Rozrzut ma lepszy czas skupiania, taki sam, DP ma lepszy, HP też ma więcej było. No pancerz też ma lepszy, choć pancerz na wieży ten obiekt ma lepszy. Opuszczenie ponoszenie miałem takie same. Silnik, moc na tonę, prędkość lepszą. I zasięg widzenia, no tak. No w sumie, no nie wiem, no. Zobaczymy, bo jeszcze tam 8 minut. Ja zakładam, że na bug musi być Godzilla w sumie. Nie ma opcji, żeby nie było Godzilli. Bo to jest w sumie taka podstawa w sumie. No ja nie pamiętam, czy ktoś w jakimkolwiek momencie za takie aukcje są podobne do czarnego rynku, czarny rynek, albo tam aukcje, czy tam coś podobnego na zasadzie, coś tych takich eventów, to praktycznie to zawsze był Godzilla, nieważne gdzie, więc liczę na to, że Godzilla dzisiaj też się pojawi mimo wszystko, więc no. No są ciekawe, bo jak zakupię i wylicytuję kolejny posiadanczok ten sam, to będę mógł mieć drugi w garażu, czy po prostu mi dadzą kompensatę w kredytach? To byłoby w sumie dziwne. O innym też fajnym ciekawostką, jakby na przykład stawiać sobie na przykład złotą godzillę, taką gold godzillę. No to takie no. No, jest typ 59 i typ 59 gold, więc może Godzilla złoty gold, Godzilla gold. No, to taka trochę pozłacana, ale żeby nie zbić tak na typ 59, bo ona tak jak kiedyś miała fajny widok, ale teraz mam takie wrażenie, jakby tam. No słaby teraz ma ten kolor. Kiedyś miał lepszy, mi się zdaje, wygląd. Mimo to, że jest ten złoty, ale kiedyś miał lepszy złoty kolor. No 6 minut już zostało, więc takie. No pogawędki. No wiele, że to już osób tam specjalnie się szykuje na ten event. Widać, że się gromadzi osób trochę. 20 tysięcy teraz aktywnych tam na serwerze EU. Za. Więc no. Jest co w ogóle wydziwiać. Za obligacje w sumie też było fajnie, na przykład, żeby coś tam wprowadzić ciekawego. Bo jedyne co ja widzę z tych wszystkich czołgów, to są to tak Patriota, Lorca, Liberty, Chrysler GF. No ja jeszcze to już nie za bardzo, tam 20, to ja z tych dychtek kosztuje się NB. Ciekawe w ogóle. Naprawdę, ja naprawdę chciałem, żeby to pojawiły się warsztaty, bo to nawet. Ładnie by się nawet to składało, żeby weszły te warsztaty, ale no kuna, no aukcja, no. No widać, że Wargame tak za bardzo nie ma jakichś tam fajnych fantazji, nie ma takich dobrych wymyślunków, żeby do czołgów jakich tam my chcemy tak naprawdę, bo. Ja myślałem, że ten Wargame chociaż trochę się pomyśli, może. No ale tak ma tyle czołgów 8 poziomów testowanych od groma, a jeszcze drugie tyle ma na dziewiątkach,
też już ma trochę tych dziewiątek tam powymyślanych, ale żadnych z tych dziewiątek naprawdę i ósemek za bardzo nie wchodzą w ogóle do gry. Tam nie wiem, rok temu, czy tam dwa lata temu weszła ta informacja o tego udarna. I do tej pory już go nie ma, a na niego się czaje, bo to jest taki... Bo mam takie wrażenie, że to będzie taki a la Defender, tylko może lepszym działem. I to naprawdę no, byłoby bardzo ciekawe. I może takim trochę lepszą nowością, bo dużo ludzi lubi grać z Defender, widać. Defender nie jest też taki zły, ale no celność rzutu działa naprawdę dużo daje w ogóle do zamysłu. I ja czasami mam takie wrażenie, że potrzebuję dodatkowy slot na stabilizator albo na rzut działa. W zależności w tym wypadku, co ja założę na odpiew. Bo ja to sobie przekładam sobie te dwa moduły. Raz mam kółeczko mniejsze, raz mam stabilizację i tak se tak w sumie wachluję z tymi dwoma modułami teraz na jakiś czas. No. Na pewno ja powiem wam szczerze, ja na pewno jeżeli oni dadzą na przykład jakąś ósemkę, prémkę, która naprawdę jest beznadziejna, to ja po prostu nie będę licytował po prostu, bo dla mnie się nie opyla. A poza tym jak to będzie czołg premium tam z zarobkami, to na pewno tak wcisną za tam 2-3 miesiące tam za sklepie za tam za 6 dych tam czy tam 150 zł i co i kupi se za mniej. Oto 2 minuty jeszcze nam zostały, zobaczymy. No też jestem ciekaw, czy tak naprawdę sobie spełnił to, co on stwierdził, że to będzie aukcja, że co, a nie to będzie jakiś tam błąd, że takie o, takie nagle minuta, już potem będzie pół minuty i potem takie, i nagle zawiecha i mówi, błąd systemu, przepraszamy za utrudnienie i potem, no, 10 minut później, potem następcy mówią, że niestety aukcja jest niedostępna i wycofana. Z powodu tego problemu technicznych próbujemy jak najszybciej to naprawić. No i przepraszam za utrudności. Minuta. Proszę tam, nie wiem, już odstawić sobie kawusie, śniadanko, w ogóle kanapki już przestać gryźć, bo to za niedługo możemy osiwić z dymba nawet, jeżeli będzie taki beznadziejny czołg. Niby stwierdzono, że to będzie T22 medium. Ja w sumie mam trochę lekkie wątpliwości do tego czołgu. No, ja też w ogóle też mam takie podejrzenia, że ten centralny czołg z filmiku to jest taki podobny do ISU, na przykład coś pokroju ISU. Bardzo naprawdę bardzo taki trochę charakterystyczny. No bo wielkościowo i też kształt wygląda też i tak trochę wygląda to jakby tam jarzmo też miał takie to typo do ISU. I ja myślę, że to będzie ISU 130. Tak mi się zdaje, że wprowadzą ten czołg, bo od lat nie ma go, naprawdę ja nie wiem na to ile graczy na to posiedzę, to naprawdę bo w ogóle go nie spotykam. No, większość pewnych graczy nie będzie go chciała, bo z nich tego, że na goldzie nie ma penetracji, ale no jest! T22 medium za 15 milionów? I co tutaj by tutaj zrobić? Liczba uczestników, oferta konkurencyjna.
Zobacz swojego wyglądu. O nie, zajebistym czołgiem. Napewnie to jest. Napewnie chciałby ten czołg mieć typowo pod jakiś tam fan. I dlatego ja tylko daję 20. A z ile tych jest ze. O tak, 20 minut. Składam ofertę na 20 minut. Więcej mu go nie daję w ogóle, bo to, jak mówię, 20-30 minut to jest maksimum do niego, więc no. Ale jest 15 tysięcy sztuk też, więc tam nie jest tak dużo tych czołgów. Przynajmniej się wypstykałem nie tak jak te KPZ, że w sumie, ja nie, chyba 2000 sztuk chyba KPZ, albo 5000 sztuk tych KPZ chyba poszło chyba. Chrzani cię podałem, ale to chyba się nawet nie wszyscy nie kupili tych KPZ, chyba jak dobrze pamiętam. Ale też tu jest co, no też zasoby były mocno też trochę duże, więc może dlatego też tylko ludzie, którzy mi naprawdę niezwykłe łatwe w gra, żeby go zainwestować. No ogólnie ten czołg jest bardzo ciekawy, tylko w sumie szkoda, że to nie ma takiego podglądu od spodu tutaj w garażu. Mam takie wrażenie, jakby tam szpicowate jest tam od dołu. Widzicie, taki szpic jest tutaj taki. No, no to ja dam 20 minut, sami stwierdzicie ile dacie w ogóle, mam nadzieję, że będziecie chcieli, może nie, jak chcecie, ale na pewno nie wydam jak niektórzy w ostatnio, gdy był dostęp za 100 baniek, bo to jest w ogóle nieopłacalny czołg. Szczerze mówiąc, jak mi porównywać, to jest taki trochę taki jak IS-5, po prostu, że mało spotykany, mało ogrywany, ale jak czasami spotkasz go, to czasami masz trudności i masz z tego fan po prostu, bo no bo większość graczy po prostu nie umie nim przebijać, więc to jest, mogę powiedzieć, no plus będzie dla ciebie, więc no ale na pewno w ogóle nie dowiemy się na pewno, że będzie na pewno zajebistym czołgiem na odbijanie, bo niestety nie zrobisz nim misję na 260, ewentualnie może na ebole, jeżeli naprawdę ci się uda, ale no ten czołg jest wart, a 50 milionów to nie sądzę, ale ja czekam w sumie tylko na dziesiątki. Jeżeli oni dadzą jakąś ósemkę, to na pewno będę wydał, a zapewne będę wydał gold na Didychę. To ja już wam powiem, za golda to już będę bym wolał na przykład kupić za 10 tysięcy na przykład ISA 6 w drzewku na przykład. To można powiedzieć, może nie jest złe, dobre stwierdzenie, ale czołgi w drzewku są na przykład za golda, niektórych czołg jest fajniejsza i daje większą ofertę niż na przykład to niektóre ósemki, które dostaniesz w aukcji, więc no, no chyba, że dadzą, nie wiem, te 3-4 Blacka tam, no nie wiem, to też za kredyty, to może bym się skusił, bo też jest fajny czołgi do zarabiania i daje niezłą fan w genia na nim. Ale ja czekam na dychy. A ta dycha nie jest przekonująca. Czekam na inną. Wargamingu, postaraj się. Czekam na ciebie. Na coś lepszego ofertę. Pierwszy dzień, jeszcze 4 pojazdy zostały nam do zaoferowania. Ciekawe, który będzie kolejny. Na nadzieję, że kolejny czołg będzie jakąś ósemką, czy tam dziewiątką. Ale mam nadzieję, że naprawdę będzie warto za te kredyty przynajmniej to wydać.
Do usłyszenia.